Dzień dobry, Agnieszka Chlewicka-Bac. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. W pierwszym w nowym miesiącu wydaniu wiadomości zobaczymy, jak postępują prace remontowe na dworcu PKP. Przedstawimy samochód roku 2016. Będzie także specjalne zaproszenie od nas dla Państwa. Szczegóły za chwilę w serwisie. Jedna z największych inwestycji PKP w Polsce, czyli przebudowa dworca PKP w Gliwicach, ma się zakończyć w pierwszej połowie roku. Taka deklaracja padła podczas piątkowej konferencji prasowej władz spółek PKP SA i PKP PLK, która odbyła się w Katowicach. Do tej pory udało się wyremontować perony numer 1, 2 i 3. Podróżni mogą już korzystać z hali PKS i tunelu T1. Obecnie trwa remont budynku dworca, peronu 4 i tunelu T2. W perspektywie inwestor ma także wybudowanie nowej hali peronowej. Jak zapewniają władze PKP, po remoncie obiekt będzie bardziej funkcjonalny dla wszystkich pasażerów. Będą udogodnienia dla niepełnosprawnych, a nowoczesny system informacji dynamicznej sprawi, że będziemy na bieżąco informowani o zmianach w rozkładzie jazdy pociągów. Pojawią się windy oraz schody ruchome prowadzące z tunelu T2 na perony. Będzie też bezpieczniej za sprawą nowoczesnego monitoringu. Produkowany w Gliwicach nowy Opel Astra otrzymał najbardziej zaszczytny w branży tytuł samochodu roku 2016. 58-osobowe jury złożone z dziennikarzy motoryzacyjnych reprezentujących 22 kraje europejskie przyznało Astrze łącznie 309 punktów. Astra została wybrana spośród 7 finalistów konkursu Car of the Year. Do rywalizacji stanęło łącznie ponad 40 nowych modeli, od sportowych roadsterów poprzez luksusowe limuzyny po samochody sportowo-użytkowe. Podczas wręczenia nagrody dyrektor generalny General Motors przyznał, że nowa Astra otwiera nową erę w historii Opla, a zwycięstwo w tegorocznym konkursie o tytuł samochodu roku świadczy o tym, że jesteśmy na właściwej drodze. W ostatnich 8 edycjach konkursu samochodami roku zostały 3 nowe modele Opla. Od premiery rynkowej jesienią ubiegłego roku nowa Astra zdążyła już zdobyć takie międzynarodowe nagrody jak Safety Best 2015 i Złota Kierownica za 2015 rok. Samochód otrzymał także maksymalną ocenę 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Przypominamy, że dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe poświęcone tym żołnierzom, którzy w latach 1944-63 tworzyli antykomunistyczne i niepodległościowe podziemie. Wyparcie wojsk niemieckich pod koniec II wojny światowej nie oznaczało bowiem dla Polaków odzyskania niepodległości. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie zamordowano Łukasza Cieplińskiego wraz z innymi przywódcami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, będącej jedną z głównych organizacji niepodległościowych w powojennej Polsce. W okresie PRL żołnierze wyklęci zostali skazani na niepamięć. Przez ponad pół wieku komunistyczna propaganda próbowała zniesławić i wymazać pamięć o bohaterach. O tym, aby o nich nie zapomniano, będzie przypominać nowa wystawa plenerowa na gliwickim rynku. Przygotowało ją Muzeum w Gliwicach. Można ją oglądać od dzisiaj do 21 marca. A teraz zaproszenie dla Państwa od nas. Nasza telewizyjna ekipa w składzie Agnieszka Baron i Dawid Rymisz wystąpi na 8. gliwickiej edycji Tech Klubu. Spotkanie to jest skierowane głównie do osób z organizacji pozarządowych, ale przyjść może każdy, aby posłuchać, dopytać i wymienić się doświadczeniami. Poza przedstawicielami telewizji Imperium wystąpią również inni cenieni prelegenci.
Dzień dobry, Agnieszka Baron i Dawid Rymisz. Już 3 marca będzie nas można spotkać osobiście na 8 gliwickiej edycji Tech Klubu, podczas której wystąpimy w roli prelegentów. To właśnie tutaj, na terenie Technoparku Gliwice w czwartkowe popołudnie będziemy opowiadać o tym, jak organizacje pozarządowe mogą wykorzystywać darmowe narzędzia komunikacji do promocji swoich wydarzeń. Zdradzimy też, jak swoimi działaniami zainteresować lokalne media. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Szczegóły wydarzenia na naszej stronie internetowej tvimperium.pl. Do zobaczenia w czwartek! I tym zaproszeniem kończymy pierwsze marcowe wydanie Wiadomości Telewizji Imperium. Kolejna dawka informacji jutro o tej samej porze. Polecam jeszcze sport w imieniu Radka Nosala i prognozę pogody na środę. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia. Dzień dobry, witam Państwa, zapraszam na wiadomości sportowe. 25. kolejka piłkarskiej ekstraklasy zostanie rozegrana nietypowo, bo w środku tygodnia. Mecze odbędą się we wtorek oraz w środę. Już dziś, 1 marca, Piast Gliwice mierzyć się będzie na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Czy podopieczni Radosława Latala w końcu przełamią niemoc i wygrają pierwszy w tym roku mecz? Początek spotkania o 20:30. Dziękuję bardzo za uwagę. Więcej sportu już za chwilę w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Do zobaczenia, Radek Nosal.